Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj zapraszam Was na przegląd rzeczy Sinsay Home. Co więcej, to miejsce i te produkty nie odbiegają od hitowych przedmiotów, które możemy kupić na przykład w Zara Home, Westwing czy Homely. Co ważne, dopasowałam kilka elementów do produktów, które zamawiałam jakiś czas temu właśnie na Westwing i kosztowały mnie naprawdę kupę kasy, a tutaj zamówiłam je za kilka groszy. Jeżeli jesteście ciekawi, co ja tutaj mam, jak to zaaranżuję i jak to będzie wyglądać we wnętrzu, to zapraszam Was koniecznie do oglądania. Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, give all you got for love. Na samym początku zachęcam Was do subskrybowania i zostawienia kciuka w górę. Koniecznie zapraszam Was na Instagrama, tam jeżeli wrzucicie jakąś swoją aranżację, oznaczycie mnie, gdzie może byłam dla Was jakąś tam inspiracją, to bardzo chętnie udostępnię ją na moim Instagramie i właśnie na moim Instagramie zobaczycie, jak te produkty będą już wyglądały w ostatecznej aranżacji. Tam będą pojawiały się zdjęcia i bardzo serdecznie Was na ten Instagram zapraszam. Prawda, Dalenios? Prawda. Ja jestem niesamowitą zwolenniczką stylu boho. To jest coś, co czyni nasz dom niesamowicie przytulnym, co wprowadza do wnętrza brązy, drewno, przytulne, ciepłe materiały i jak dla mnie połączenie stylu nowoczesnego ze stylem boho jest idealnie strzałem w dziesiątkę. W moim domu znajdziecie masę koszyczków różnego typu i rodzaju, osłonek na doniczkę, boho dywanów, wszystko, lamp, wszystko jest właśnie zachowane w tego typu klimacie. Pierwszą rzeczą, którą tutaj mam, to kosz. I jest to kosz z takiej jakby trawy morskiej. Dlaczego zdecydowałam się na ten koszyk? Ten koszyk ma mi posłużyć jako osłonka na książki, ponieważ czytając książki mam je w różnych kolorach, dodatkowo one niesamowicie interesują Mikołaja na półce i od razu gdzieś tam kwęka, że on te książki chce, więc stwierdziłam, że taka osłonka na książki, gdzie ja będę mogła je tutaj sobie powkładać, te, które aktualnie czytam, aktualnie są jakby blisko łóżka i tak dalej, będzie świetnym rozwiązaniem. Oprócz tego, gdy macie książki tak jak ja, w rozmaitych kolorach, a chcecie, żeby to wszystko ładnie wyglądało, to taki kosz też będzie świetnym sposobem. I w taki sposób właśnie pokazana była aranżacja tego koszyka na Sinsayu. Mikołaj przestał się zupełnie interesować książkami, więc są one bezpieczne, wygląda to bardzo dobrze. Co jest bardzo ważne w tym pudełku, to ono wewnątrz ma wzmocnienie. Ma takie druty, cały stelaż, przez co ono jest stabilne i nie będzie nam się po prostu przekrzywiało. Tutaj mam drugi koszyk, chciałam, żeby to była taka osłonka. Porównam Wam tutaj te dwa kosze. Pierwszy, z którego jestem bardzo zadowolona, z tym stelażem, on jest stabilny, mocny, nic tutaj się nie wygina, naprawdę wygląda bardzo dobrze. Z drugim, ten sam materiał, natomiast koszyk, zobaczcie, cały się przegina, jest krzywy, więc jako osłonka na doniczkę super. I ten chyba wróci do sklepu ze względu po prostu na taką jego niestabilność. Kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać, to podkładki na stół. I są to podkładki również robione z trawy morskiej, ale wiązane taką tasiemką. I co najważniejsze, ja mam w identycznym stylu kosz z Westwing, który jest koszem na zabawki, jest w salonie obok kominka. Mikołaj tam ma wszystkie swoje skarby, przynajmniej nie walają mi się po prostu po całym salonie, a ja wieczorem jestem w stanie posprzątać wszystko w mgnieniu oka. Co ciekawe, bo pewnie zapytacie, ten kosz na Westwing kosztował prawie 500 zł. Ogrom hajsu, naprawdę ogrom hajsu. On mi się tak podobał, bo widziałam go na kilku profilach zagranicznych i stwierdziłam, że strasznie go chcę. Szukałam tańszej wersji, nie mogłam absolutnie nigdzie znaleźć. No i ostatecznie padło na Westwing, chyba znalazłam jakąś promocję wtedy, no ale koło 400 zł za ten kosz dałam. Co okropne, przyszedł, śmierdział niemiłosiernie, ponieważ te produkty z trawy morskiej, one mają to do siebie, że lubią śmierdzieć. Taką stęchlizną wręcz. Zazwyczaj to wietrzeje.
i nie ma po tym śladu po kilku dniach. Ale pierwszy czas tego kosza to po prostu dobrze, że kupiłam go latem, bo wystawiłam go na zewnątrz, gdy nie prażyło na niego słońce i tak go po prostu wietrzyłam, bo nie dało się wytrzymać w pomieszczeniu. Śmierdziało jak w zatęchłej stodole, naprawdę. Co ważne, te rzeczy nie śmierdzą, to jest taki duży plus. I w tym samiutkim stylu dokupiłam podkładki na stół. Za podkładkę tak grubą z tego materiału uważam, że jest to naprawdę fajna cena. Jest to materiał naturalny. Jeżeli chodzi o czyszczenie, no to wilgotna ściereczka i jazda po prostu. I do tego kompletu mam jeszcze taki koszyczek. Na Sinsay widziałam takie zamykane koszyki właśnie w tym stylu, ale są jeszcze niedostępne. Czekam, aż się pojawią, bo chciałam kupić identyczny kosz, jak mam na zabawki, również z taką pokrywką jakby, ale z takim dzyndzlem na górze, ale na razie go nie ma. Nic się tutaj nie wykrzywia, wszystko jest w środku bezpieczne, bardzo fajnie to wygląda. Ja kocham takie koszyki mieć rozstawione absolutnie wszędzie. A to w miejscu, gdzie mam świeczki, więc będzie na świeczki. A to na piloty, a to na jakiś pierdzielnik, który po prostu nie ma miejsca. A to na kosmetyki, mam je w szufladach, na półkach, w łazience, w kuchni, w salonie, w przedpokoju, wiatrołapie, sypialni Mikołaja. Wszędzie mam absolutnie koszyki. Bo prawda jest taka, że porządek w domu jest wtedy, gdy każda rzecz ma swoje miejsce. No i ja staram się każdej rzeczy to miejsce zagwarantować. No ale wiadomo, zdarza się odstępstwa od tej reguły. Teraz możecie tutaj zobaczyć, jak wyglądają podkładki w salonie, jak pasują właściwie do tego kosza z West Wing i że naprawdę ten materiał jest praktycznie identyczny. Jeżeli chodzi o solidność wykonania, koszyk tutaj z Sinsay jest wykonany mocniej, solidniej niż ten z West Winga, bo on już po tym czasie widzę, że zaczyna się ruszać. Mam nadzieję, że będzie się trzymać i kiedyś nie znajdę po prostu oderwanego tego ciupka od pokrywki, bo się chyba załamie, tyle to kosztowało. Dobrze, lecimy dalej i tutaj mam dywan. To jest pierwszy dywan, jaki ja zamówiłam w Sinsay. Co jest super w tym dywanie? Można go prać po prostu w pralce. To jest rewelacja. Ja w łazience mam właśnie taki dywanik. Wrzucam go po prostu do pralki z ciemnymi ubraniami, bo dywanik jest ciemny i jest ideolo. Z racji plusu, że możemy go prać w pralce, minus jest taki, że dywan jest niepodgubowany, nie jest sztywny i lubi się przekręcać. Pod spód takiego dywanu dajemy takie podkładki pod dywan, które zapobiegają jego przesuwaniu. Uważam tak czy siak, że dywan wygląda przepięknie we wnętrzu, idealnie pasuje w miejscu, w którym go położyłam, bardzo dopełnił sypialnię, nadał jej niesamowitej przytulności. Dla mnie zakup w punkt. Kolejna rzecz to ściereczki. Powiedziałam, ściereczki, ale to nie są takie zwykłe ściereczki. Te ścierki z Sinsay mogłabym spokojnie porównać do tych luksusowych produktów z Zara Home. Raz, że mają bardzo minimalistyczny, ładny wzór. Te wyglądają fajnie. Jak będą wchłaniać wodę, no to powiem Wam na Instagramie za jakiś czas, bo jak widzicie, jeszcze mam je nówki funkielnie śmigane. Natomiast co jest takim fajnym gadżetem, dodatkiem, to to, że ścierki na górze mają takie zawieszki z ekoskóry. Naprawdę bardzo ładny element. Jeżeli ktoś lubi takie detale, to te ścierki naprawdę idealnie wpasują mu się w kuchnię, bo ten detal przykuwa uwagę, jest przede wszystkim funkcjonalny, bo ścierkę możemy zawiesić na haczyk, czy gdzieś tam na jakiś, no haczyk po prostu. To poszewka w stylu boho na poduszkę. I to jest poszewka na taką poduszkę, wiecie, większą, prostokątną, którą ja daję z tyłu, gdy oglądamy projektor, filmy na projektorze, to żeby po prostu wygodniej się leżało. One są wykonane ze sztywnego materiału, z twardego materiału, co może być dla niektórych plusem, dla niektórych minusem. Ja nie mam tej poduszki jako poduszka do leżenia, spania, tylko to ma być taki element dekoracji, wystroju na zagłówek, żeby wyglądał po prostu dobrze, podtrzymywał nas, gdy chcemy coś oglądać, natomiast nikt nie będzie się buziakiem na nią kładł i to jest taka poduszka po prostu dodatkowa. Bardzo serdecznie Was zapraszam do aktywności, będzie mi niesamowicie miło. I co? Do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Zapraszam na pozostałe
i na drugi kanał. Bye!